Siema, z tej strony Eleven, to jest ponownie Undertale. I ludzie, przepraszam was serdecznie, ale zrąbałem. Ten odcinek, co teraz widzicie, nagrywałem przez 2 czy 3 dni w różnych odstępach. I wszystkie nagrania z tego odcinka, poza tym dzisiejszym, wyjmowałem do kosza. Bo jestem po prostu... nie wiem, śpiący cały czas, śpię czy coś, nieważne. Więc to, co się straciło, to się straciło, niestety nie jestem w stanie tego odzyskać, ale postaram się przeprowadzić was przez to jeszcze raz, co tutaj było. Oczywiście ja to już mam za sobą, więc wiem, co tu się działo. Jestem dużo dalej w sejwie na tym etapie, więc niestety zagadki, które tutaj widzicie, nie będą chyba możliwe do rozwiązania. Mamy zagadki do rozwiązania na dole i u góry, żeby przejść dalej. One są rozwiązane, aczkolwiek postaram się przypomnieć sobie, jak one wyglądają, żeby... O tak. Musimy przejść przez niebieskie lasery i się nie ruszać. Czyli musimy w ten sposób to robić, zatrzymywać się i iść w przeciwną stronę. Co napełnia mnie mańtwakiem, że tak powiem. Co tutaj było, żebym sobie przypomniał sam. Okej, okay. Więc tu mieliśmy kolejną zagadkę tego typu, że strzelaliśmy do celu. Aczkolwiek tutaj chyba były tylko 2 strzały albo 1. I nie mogliśmy zostać uderzeni. Tego kaktusa wąchałem, da się go tylko powąchać, nic więcej się z nim da zrobić. Tak, zwracałem uwagę na takie smaczki w tej grze. Dobra, wait. Nie, tędy, trzeba. Tutaj, do góry. Oj, zrąbałem. Ta zagadka jest właściwie w miarę prosta. Te tutaj skakanki, że tak to nazwę. Tu jest kolejna tylko zagadka taka sama. No, więc trochę się tym pogłowiłem. Oni coś tutaj o metatonie chrzanili, z tego co pamiętam. Nie będę tylko teraz tłumaczył, przejdziemy do samego sedna. Ponieważ... niestety, ale goni mnie czas. Nie lubię takich sytuacji. Ale wiecie, dalsza część odcinka jest nagrana na chillu, na spokojnie, więc... tego się, o to się nie martwcie. Przybyłam z przyszłości, o tak mogę wam powiedzieć. I przeszliśmy tutaj do tego momentu. Możemy tutaj zapisać grę, tego nie zrobię. I dalej to co zobaczycie, to już będzie nagranie prawdopodobnie jakieś z YouTube'a. Słyszałeś, co właśnie mówili? Mówili, że przejdzie tędy człowiek ubrany w paskowaną koszulkę. Słyszałem, że nienawidzę pająków. Słyszałem, że lubią je deptać. Słyszałem, że lubią wyrywać im nóżki. Słyszałam. Że są strasznie skąpi na pieniądze. Myślisz, że twój smak jest dla nas zbyt wyrafinowany, nieprawdaż? Nie zgodzę się z tym. Ta, pierdzielenie, tutaj zaczyna się cała walka z Muffet tak zwaną, którą jeszcze dalej zobaczycie, ale przez 2 dni tłukłem się z tym, żeby to jakokolwiek przejść, żeby to przetrwać. And well, nie szło mi za dobrze, dostałem rage'a, Undertale zamieniło się w totalny rage game, tym bardziej, że nie miałem czym się leczyć. Aż potem, pewnego pięknego dnia wpadłem na pomysł, aby wrócić się do pewnego miejsca i zaopatrzyć się w coś, co może nam się przydać. Ale to już będę komentował na bieżąco. Wracamy do teraźniejszości. Tak, więc minęło kilka dni. Wróciłem do Temshopu. Czemu to zrobiłem? Ponieważ zniszczył. O ile to był zniszczył, nie pamiętam, już było trochę dni minęło. Pozdrawiam zniszcza. Mój przyjaciel zniszczył. Pokazał mi sposób, w którym można zarobić sobie dodatkowe pieniądze tutaj. Skoro mamy Dog Residue, który cały czas zapewnia nam ekwipunek czymś psim, że tak powiem, możemy to w nieskończoność powielać, a następnie selnąć. Jej! I kupując za... trochę. Punch card też mi nie będzie potrzebne. Ribbon, nie wiem czy mi się przyda. Nie wiem tak naprawdę co mi się przyda, a co nie. Tak więc sprzedałem teraz wszystko, ale spokojnie. Sprzedałem wszystko, lecz mam tutaj to w skrzyni jeszcze. Dog residue kolejne, więc mogę sobie to przenieść. Mogę tego użyć. Nie, nie pudełka, zaraz. Item. Use. Używam Dog Residue i znowu mam zapełnione całe inwentory tym shitem. Tak, chcę zużyć pudełka, ponieważ nie chcę przypadkowo tego wyrzucić, tak? Tego, co się powiela samo. I teraz mogę to znowu sprzedać.
więc można zarobić... Okej, zawsze... O, tak, dobrze. Więc teraz możemy to spokojnie sprzedać. Możemy tym zarobić i pokupuję sobie za to też przy okazji jakieś coś do odnawiania HP, ponieważ będzie bardzo mi ciężko Mafet pokonać bez tego. Więc chciałem wam to pokazać, ponieważ to jest dość ciekawa sprawa w tym miejscu. I cóż, widzimy się za chwilę z powrotem u Mafet. Będzie klepańsko! W drodze powrotnej jeszcze widziałem coś takiego, nie wiem co to jest, zapisałem grę. Tralalala, jestem Riverman, wieczny człowiek. Albo Riverwoman, a to raczej nie ma znaczenia. Lubię pływać moim łodzią, czy chciałbyś do mnie dołączyć? Yes! Snowden Waterfall, a to on nie może zawieźć w inne miejsce, wiecie co? Wrócimy do Snowden, tam będziemy mogli kupić jakieś itemy. Dobrze wiedzieć, że tu jest jakiś taki transport międzylevelowy, bo można się wracać pieszo, ale to nie zawsze działa. Tralala. Pamiętaj, żeby czasami zrobić sobie przerwę. Od czego? Take a break from what? From what exactly? Explain. Wpadnij kiedyś jeszcze, tralala. Spoko, jesteśmy w Snowden. To jest prawdopodobnie masa rzeczy, które pominąłem i będziemy mogli to jeszcze kiedyś ogarnąć, ale... Ale! Ja szukam najpierw skrzynki, bo zrąbałem z tym cholernie. Nastawiłem wszystko w skrzynce, teraz sobie zdałem sprawę. To inaczej jest niepotrzebne. Hot dog. Tak, hot cat. Tak. Sans! Kupiłem u Sansa hot doga, a potem powiedział, że skończyły mu się hot dogi, gorące psy w sensie, więc da mi hot kota! Gorącego keta. Teraz. Hot cat. Gorący kot, tak, dokładnie. You get the point. Cloudy Glasses, co to robi? Ballet Shoes, nie wiem co to robi, to wezmę ze sobą, zobaczę potem. Wbijemy do sklepu. Bandana. I to można, można nas uleczyć spoko, więc myślę, że sobie tego nakupimy trochę. Masz już za dużo w ekwipunku. Okej, okay, dobra, więc będziemy musieli sobie to oczyścić z ekwipunku. No tak dziwnie zwrócić po kilku dniach takiego... Jak się nagrywa cały czas, to jest ten, że tak powiem... Dobra, może to jednak zostawię tutaj. To też zostawię w tym. Jak się gra cały czas, to... I nagrywa się cały czas, to jest taka rutyna, ale jak się przerwie na kilka dni i totalnie się przy tym nie siedzi, zupełnie, że tak powiem... To jest dziwnie. Sell... A nie, nie chcę sellować. Nie. Bye. Tak. Dokładnie to chcę. Mam już załadowany ekwipunek, 8 na 8, bye. Żegnam, okej, okay. Dziękuję. Więc mamy cały ekwipunek wypełniony czymś do leczenia. Najwyraźniej ataki Mafet. Najpierw Torbiel, teraz Muffin, o co chodzi? Hey, what the fuck? Witaj, tralala. Tak, tak, yes. Hotland. What? To nie jest Temi Village? Jakie Temi Village? Nie chcę! The room before the Darkling Lantern. Aha, byłem tam. Okej. Okay. On jakieś podpowiedzi mi sadzi? Z tego co widzę? Tak to wygląda? Może wpadnę. Miło cię poznać. Wyglądasz troszeczkę jak śmierć. But still. Nice. Zapisujemy. I lecimy teraz do windy, która nas zaprowadzi prosto do Mafet. Left for free. Z tego co pamiętam to było. No było ostatnie. Tylko jedna trójka była, więc przy tym się na tym się skupimy, przy tym zostaniemy. Yes. Yes. Muszę przestać z tym jest. O, jeszcze mnie zagadka czeka. Znaczy, ta zagadka jest akurat bardzo prosta. Idealnie prosta do rozwiązania, jak dla mnie. I strasznie mi się podoba muzyka w tym poziomie. Jest... Okej, okay, to nie tędy droga. Trzeba tędy dołem. Zajebistość jest ta muzyka, naprawdę. Mega mi się spodobała. Jeden z moich ulubionych soundtracków z tej gry. Nie chcę, żeby się wyłączała. Okej, okay, czuć... Pajęczyny.
Dobrze, teraz czas się rozprawić z mapą, więc... nie będziemy jej zabijać, nie będziemy jej dawać żadnych pieniędzy, ponieważ cokolwiek nie zrobimy, i tak, cały czas będą te same ataki, które się nie zmieniają. Może ona troszeczkę upraszcza swoje ataki, kiedy faktycznie jej płacimy, ale nie chcę wydawać tego wszystkiego. Nie ma sensu. Skoro nie ma sensu, to po co to robić? Okej, słyszałam, że są strasznie chciwi, jeżeli chodzi o pieniądze. No przepraszam bardzo, ja tego potrzebuję, chcecie mnie jeszcze zabić, a ja się staram was nie zabijać. Tyle o ile. Dobra, dobra, już przez to przechodziliśmy, możemy iść dalej, naprzód. Ale znowu ta muzyka. Okej, mercy, spare. Cokolwiek nie zrobimy, będzie cały czas to samo, więc let's just do it. Nie pamiętam, jakie one ma ataki, grałem w to, mówię, jakiś czas temu. Let's just check this out. Okej. Spoko. Spare, jeszcze raz. A! To było niebezpieczne właściwie. Don't be silly! Ale przecież ja jestem głupi! Zawsze jestem głupi, zawsze byłem, jestem, będę głupi, jestem z tego dumny! Okej. Okej. Zły klawisz nacisnąłem. O, zapomniałem cię przedstawić moim zwierzakowi. Dobrze, pamiętam zwierzaczka, cześć. O, fajniejsze było, gdyby to właściwie było w rytm muzyki. Tym bardziej, że jest to taka mniej więcej... Są trzy linie, moglibyście zrobić pięć linie. Wiecie, nawiązanie do czegoś z muzyką związanego. I zrobić z tego jakiś rytm game. Next up. Czy to ma jakieś znaczenie, że ten pokazuje, co jest następne? Nie jestem pewien, chyba nie. Ale, no wiecie, to wy znacie tą grę. Ja nie! O. Jeszcze mamy sporo zdrowia. A to się już nie martwię, bo teraz to przetrwamy. Na pewno mamy dużo, dużo, dużo do leczenia. Się. Okej. Ja jest źle. Jak to się robiło? Tak, w ten sposób, dobrze. Już to wyczaiłem. Lunch time, not really. No hej, paszaku. To jest jakiś krab, który wygląda troszeczkę jak cupcake, bo ma na dole takie coś. Te papierki od cupcake'ów. Tymczasem ja się uleczę. Hot dog, nie wiem ile on daje. Okej, czyli po prostu to mi daje full HP, dobrze wiedzieć. To chyba trochę był głupi pomysł, mogłem u Sansa wydać to na hot dogi, ale nie wiedziałem, gdzie go znaleźć, nie chciałem już za bardzo biegać. Nie, tym razem mercy spare. Kolejny atak. Nie słyszałem, nieważne. Ajdź, oj, przestań machać ręką, tylko graj. Ajdź. Go on. Spoko. Tak, z pieniędzy twojej duszy utworzymy w nasze nowe imperium. Może ja się uleczę. Ile to leczy? 11, okej. Okay. Zawsze mamy tego jeszcze drugą połówkę. Więc spoko. Nie wpadłem na to, że hot dog regeneruje całe HP. O ile, chyba że się mylę, co jest bardzo prawdopodobne. Spare. Dobra. Oj, faktycznie ma ciężkie ataki, dobra. Okej, okay, teraz zauważyłem, że są te ataki cięższe. Dobra, faktycznie jest gorzej. Mogłem płacić, okej, sorry. Oooo! Właściwie mogę zginąć. Chyba hot doga użyjemy po tej rundzie. Oj, tak, zdecydowanie użyjemy hot doga. Bije mocniej, bije więcej. Więcej do mnie leci tego wszystkiego. No, fun. Tak, dalej żyję. A, telegram od pająków w ruinach? Co mówią, że widziały cię i...
Nawet jeżeli skrzywdziłeś innych, nigdy nie skrzywdziłeś żadnego pająka. O, to wielkie nieporozumienie. Myślałem, że jesteś jednym z tych, którzy nienawidzą pająków. Osoba, która pragnęła tej duszy. Pewnie mieli na myśli... Oni mieli na myśli innego człowieka w koszulce w paski. Przepraszam, że to cały problem. Wynagrodzę ci to. Możesz w każdym czasie do mnie wrócić i za darmo. Owinę cię i pozwolę ci się pobawić z moim zwierzakiem. Żartowałam. Bo zakładam, że Muffet to jest ona, tak wygląda, tak mi się każe, ale nie śmieszne żarty, zachowaj dla siebie. Udało się! Yeah! Super! To było zabawne. Do zobaczenia z powrotem. Kochany, okej, okay. Dearie, o teraz nagle... Zaraz, czyli gdyby ten telegram nie przyszedł, gdybym ja skrzywdził jakiegoś pająka w ruinach, co by się stało? Oczywiście zakładam, że w innej alternatywnej wersji tej gry jest to, że nie skrzywdziłem nikogo, ale że zabiłem Toriel, to muszę mi to grać okej! Idziemy dalej. Oho, Metaton znowu. Tragic tale of two star-crossed lovers kept apart by the tides of fate. Tragiczna opowieść dwóch... Starcrossed? Nie wiem, o co chodzi. Tragiczna opowieść dwóch kochanków, którzy byli trzymani z dala od siebie przez więzy losu. Wygląda na to, że już prawie czas na przedstawienie. Oho. Let me save the fucking game. O, ten człowiek. Czy to może być? Jezu Chryste, co się dzieje z tą grą? Czy to mój ukochany? Oh God! Ubierz dupę! Nie masz dupy teoretycznie, ale wiesz o co chodzi. Będzie fajne, uciekaj! O! Ciekisłej! O moja miłości! Proszę, uciekaj! Król potworów! Zakazuję ci tu zostać! Ludzie muszą... żyć od nas z daleka! Nawet jeśli... łamie mi to serce! To ma się rymować, ale w tłumaczeniu polskim nie za bardzo działa. Wsadzą cię do lochu! To będzie do dupy! I wtedy... zginiesz! You'll die a lot. Będziesz ginąć wiele razy, aha! Naprawdę smutne. Zginiesz! Płacz, płacz, płacz! To takie przykre... że to jest takie coś się dzieje. Teraz mnie zabijesz, prawda? To takie przykre... takie przykre, że właśnie schodzisz do lochu. Cóż... to luz. Aha, w ten sposób schodzę do... Oh no, whatever shall I do? Co ja teraz zrobię? Moja miłość została wysłana na otchłań w lochu. Lochu z... dekadkami... i tak dalej. Pewnie tam zginie. O, poznaję to! O nie, litości, tylko nie kolorowa szachownica. No to tak nazywam, łatwiej mi jest po prostu. Każdy z kolorowych płytek ma swoją własną sadystyczną funkcję. Na przykład zielone. Znaczy się, wiecie, bo przedtem Papyrus zrobił tą zagadkę i to się wszystko schrzaniło, więc gra mi sugerowała, że mam zapamiętać to wszystko. I starałem się zapamiętać, potem dostałem stresa, że nie pamiętam, że zginę. A potem wszystko się schrzaniło i mogłem przejść po prostu bez pamiętania tego. Tutaj mam pomyśleć prawdopodobnie tak, że mam tego nie pamiętać i dostanę po dupie. A może to też jest troll, nie wiem, czy to jest troll, czy nie. Na przykład zielone. Sounds a noise. And then you must fight the monster, okej. Czerwone, właściwie, chwilę, moment. Czy nie wiedzieliśmy już tego?
100 pokoi temu? Może to... Czy to dosłownie jest 100 pokoi temu? Byłbym skłonny uwierzyć. Dokładnie! Pamiętasz wszystkie zasady, prawda? Świetnie. Więc nie będę marnował mojego czasu na tłumaczenie ich. Well, fuck. Lepiej się pospiesz, ponieważ jeżeli nie, za 30 sekund... zostaniesz spalony przez... te płomienie. Ahahahahaha, moja biedna miłości. Jestem tak przerażony, że mogę przestać się śmiać. Powodzenia. Ajdź. Cholera. O, jak to działa? Nie pamiętam. What? Tak mi przykro. Wygląda na to, że zabrakło ci czasu. No to nadchodzą płomienie, kochanie. Zbliżają się. Są coraz bliżej. O mój... Już lada chwila! Kurwa! Okej. Ring, ring. Uważaj, ocalę cię! Włamuję się do firewalla. Firewall! Ognista ściana. Zapora z systemu Windows. Jak to się mogło stać? Znowu zostałem oszukany przez Dr. Alpes! Jeszcze się policzymy! Nieważne. To on tamtej mówił, ale pewnie o to chodzi. Dokładnie. Więc poddaj się już, Metaton. Czas się poddać. Coż najwyższy. Nie no, dzwonią do mnie. Zaraz oddzwonię, przepraszam. You'll never be able... Nie, nigdy nie będziesz w stanie nas pokonać. Nie, dopóki pracujemy razem. Jako drużyna. Twoje zagadki są skończone, a teraz wróć do domu i zostaw nas w spokoju. Zagadki? Koniec? Alfys, kochanie, o czym ty do mnie mówisz? Że zapomniałeś, co robią zielone płytki? Wytwarzają dźwięk, a wtedy musisz walczyć z potworem. Cóż, kochanie, tym monstrem, tym potworem byłem ja! Cóż za niespodziewana akcja! Cóż za zwrot akcji! O Jezu Chryste! Przepraszam cię, ale chyba oddzwonię za jakąś większą chwilę. Dobra, czy się mówiłem do telefonu? Nieważne. Akt, Metaton, check yell. Aaaa! Wydarłem się. Nic się nie stało. No nie jest to, kochanie. Żegnaj. Czy to twój telefon? Lepiej go odbierz. Hej, wygląda na to, że jest naprawdę źle, ale nie martw się. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zainstalowałam w twoim telefonie. Widzisz ten zielony przycisk? Go to this phone's act menu and press it. Yellow. Okej. Mogę się najpierw uleczyć, bo jestem troszeczkę niepewny tego, co się dzieje. No dobra. Jest ten żółty przycisk. Phone is resonating with Metaton's presence. Resonating! Ja tego słowa nie słyszałem od wieków! Oh, what the fuck! Przecież to jest odbijający się dźwięk, jakim jestem kretynem. Dobra. A więc to kochanie, żegnaj. Ty, jestem teraz żółty. Teraz naciśnij Z. Oh snap! O, pokonałeś mnie. Jak to się mogło stać? Jesteś silniejszy niż myślałem i tak dalej. O, whatever. Ring, ring. Wygląda na to, że pokonałeś. Naprawdę dobrze ci poszło. To wszystko dzięki tobie. Trzy kropki, bo jestem niemowami, nic nie mówię.
Bo zakładam, że on jeszcze wróci mi skopidupsko. To nie mogło być takie proste. Hej. To może zabrzmi dziwnie, ale... Czy mogę coś ci powiedzieć? Zanim cię spotkałam, naprawdę nigdy... Nigdy naprawdę się nie lubiłam. Przez dłuższy czas czułam się jak totalne ścierwo. Tak jakby... Nie mogłabym zrobić nic bez... Bez... zawodzenia kogokolwiek dookoła. Ale... To, że cię prowadzę przez ten świat sprawiło, że poczułam się znacznie lepiej. Sama ze sobą. Więc dzięki, że mi pomogłeś. Tak czy inaczej... Prawie dotarliśmy do rdzenia. Jesteśmy już za resortem. Nadciągajmy, zakończmy to. Czy może jakiś zapis? Zajebista muzyka, yeah, O, to były długie puzzle. Zapis, proszę, przydałby się, bo już... Where's the fucking save, man? Hello, mate? What are you doing? Where's the save file, mate? Sans, gdzie jest zapis? Ja nie mogę... Dobra, ludzie, okej, więc to było tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie, przepraszam, że cliffhanger, ale no siedziałem tym kilka dni, nie mogę tego, czekać na nieskończoność! To tyle. Reszta będzie w następnym odcinku, więc macie przynajmniej zagwarantowane, że następny odcinek będzie, tak? To jest zawsze plus tego. Patrzcie na... Always look on the bright side of life. And stuff! Dobra, to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, do czynienia w następnych odcinkach. Na razie! Just